Wojtkiem. I dzisiaj taki troszeczkę nietypowy filmik na moim kanale, bo będziemy robić babeczki o smaku waniliowym. Więc zaczniemy od włożenia składników. Więc przechodzimy do składników suchych, czyli masy suchej. I dodajemy jedną drugą szklanki mąki. Następnie dodajemy jedną drugą szklanki cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia i jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Następnie przechodzimy do składników mokrych i dajemy jedno jajko, jedną drugą szklanki mleka i jedną trzecią szklanki oleju. Następnie wszystko mieszamy. Teraz mieszamy suche składniki z mokrymi. I właśnie chodzi o to, żeby ta masa była taka gęsta, tylko postarajcie się te grudki mąki, żeby ich nie było. Gdy masa jest gotowa, możemy przejść do nakładania do foremek naszej masy. Jest dosyć ciężko, dlatego możecie sobie pomóc drugą łyżką. I w ogóle możecie dać troszeczkę tak prawie do czubka, ponieważ one bardzo ładnie wtedy urosną. I od razu mówię, że jeżeli macie właśnie takie metalowe te foremki jak ja, to polecam Wam je posmarować masłem przed upieczeniem. I pieczemy około 20-25 minut. Ja dałam 25 minut i było idealnie. Nasze muffinki zostawiamy na chwilę w piekarniku, ale go wyłączamy i przechodzimy do luku, więc wyciskamy sok z cytryny, możemy połówkę wcisnąć lub dwie połówki, jedną całą cytrynę i dosypujemy cukru pudru. Następnie mieszamy. Ja tak dawałam na oko, aż będzie idealna gęstość mojego luku. Następnie daję 3-4 kropelki barwnika spożywczego, to jest już optymalne. Ja po prostu znałam, że fajnie by to wyglądało, gdyby ten lukier był różowy. Wyciągamy nasze babeczki, lejemy lukrem i przyozdabiamy.
oglądanie i zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i łapkowania dla motywacji do dalszych filmów. Więc zapraszam Was. Pa, pa!